Anna Więckiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu m.in. relacja z obchodów 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Dzień Strażaka w OSP, setne urodziny pani Łucji. 8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia on zakończenie II wojny światowej. By uczcić pamięć ofiar wojennych, delegacje najważniejszych instytucji, poczty sztandarowe oraz władze samorządowe na czele z prezydentem miasta Januszem Stankowiakiem, jego zastępcą do spraw społecznych Maciejem Kalinowskim, zastępcą do spraw techniczno-inwestycyjnych Tadeuszem Błęckim oraz przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert w Parku Miejskim przy tablicy upamiętniającej powrót Starogardu do państwa polskiego złożyły wiązanki kwiatów. Dzisiaj modlimy się za bohaterów tamtych lat. Wspominamy ich zmagania z najeźdźcą ze wschodu i zachodu. Boże, spraw, abyśmy pamiętali, że chcąc budować przyszłość, musimy pielęgnować przeszłość. Nie wolno nam zapomnieć o rodakach, którzy za wolność i niepodległość zapłacili najwyższą cenę. To oni doświadczyli jednej z najbardziej niszczycielskich i okrutnych wojen w dziejach ludzkości. A teraz z całą mocą wołają o wierność wartościom, za które przelewali krew. W kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej prosimy Cię, Boże, w swoim wielkim miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy polegli w obronie ojczyzny i przyjmij ich do społeczności zbawionych. 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej, świętując Narodowy Dzień Zwycięstwa, składamy hołd tym wszystkim, którzy do 1945 roku oswobodzili Polskę i Europę od niemieckiego okupanta, przynieśli upragniony pokój uciemiężonym narodom. Czcimy ich męstwo i ofiarę życia, pamiętając, jak wielka jest cena wolności, którą oni zapłacili w walce zbrojnej. Na wszystkich frontach tej wojny i w konspiracji antyhitlerowskiej. Cześć ich pamięci. Lecz pierwszym szedł, podąża na bój, piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Rycerze Świętego Floriana świętowali w minionym tygodniu Dzień Strażaka. To coroczne spotkanie jest okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom, zarówno zawodowym, jak i ochotnikom, za ich niebezpieczną i ciężką pracę ratującą zdrowie i życie ludzi. Podziękowania za poświęcenie, odwagę i oddanie, które sprawiają, że czujemy się bardziej bezpieczni, złożyli strażakom prezydent miasta Janusz Stankowiak, starosta starogardzka Wioletta Strzemkowska-Konkolewska, wiceprezydenci Maciej Kalinowski i Tadeusz Błęcki oraz radny Rady Miasta Andrzej Grabowski. Firma Ekomycie ufundowała młodzieży 20 dresów oraz nagłośnienie, aby zwiększyć komfort zajęć szkoleniowo-pożarniczych za kwotę 5000 zł. Zarząd OSP z tej okazji wyróżnił i podziękował ochotnikom za wieloletnią oraz wzorową służbę. Urodziła się w Jaroszewach, gdzie spędziła młodość. Przeżyła wojnę i przesiedlenia. Jako dorosła osoba zamieszkała w Starogardzie Gdańskim. 2 maja Łucja Milewska skończyła 100 lat ze względu na stan zdrowia. Nie mogła osobiście spotkać się z prezydentem miasta, dlatego najlepsze życzenia, a także kwiaty i upominek Janusz Stankowiak przekazał na ręce siostrzenicy pani Łucji Haliny Trzosowskiej. Komitet Społeczny Osiedla Przylesie 11 maja zaprosił mieszkańców na rodzinny piknik. Wykorzystując wsparcie z miasta, mieszkańcy mogli się zintegrować i aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Atrakcji nie brakowało. Było ognisko, dmuchaniec, wata cukrowa, konkursy z nagrodami i mnóstwo pysznego jedzenia. Dodatkowo podczas pikniku mieszkańcy wsparli akcję Start On, promującą sport wśród osób z niepełnosprawnością. Wspólny czas z mieszkańcami spędził także wiceprezydent Starogardu Maciej Kalinowski.
drugiej części serwisu pozytywne wsparcie, pieśni maryjne, urodziny Andrzeja Grubby. Miasto regularnie wspiera finansowo inicjatywy lokalne mieszkańców. W tamtym tygodniu w ramach programu Pozytywne Wsparcie dofinansowanie trafiło do fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych. Jesteśmy grupą Rumi Kubowelowe. Działamy przy publicznej szkole podstawowej numer 2 i ponieważ od września grywamy sobie w Rumi Kuba, spotykamy się 2 razy w tygodniu z dzieciakami, to postanowiliśmy pójść trochę dalej i zorganizować szkolny turniej Rumi Kuba. Od pozytywnego wsparcia dostaliśmy tak naprawdę pieniążki na organizację 2 turniejów Rumi Kuba. Jeden w czerwcu, drugi chcemy w październiku zorganizować. Mamy fanów Rumi Kuba około 20-25, więc gramy. Nasz projekt Opiekun Niemedyczny jest skierowany do wszystkich tych osób, które zajmują się kimś chorym w swoim domu. Ma ich nauczyć, w jaki sposób prawidłowo pielęgnować taką osobę, jak prawidłowo przenosić, jak też zadbać o siebie. Trochę chcemy oswoić ludzi też ze sprzętem medycznym, który u takich pacjentów zajmuje się w domu i będziemy też uczyć, jak reagować w sytuacjach nagłych, czyli podstawy pierwszej pomocy. Witam Państwa serdecznie. Nazywamy się jesteśmy grupą nieformalną. Edukacja, integracja. Właśnie otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 2800 zł na realizację projektu. Będzie to cykl 5 spotkań na terenie okolicy Starogardu, więc Kociewia. Poznawanie kociewskiej przyrody, jezior, rzek, lasów, kociewskiej wsi w różnej formach aktywności. Pieszo, na wózkach inwalidzkich częściowo, także rowerowa. Jesteśmy grupą z Osiedlowego Domu Kultury, Klub Seniora i postanowiliśmy nauczyć się tańczyć. Uważamy, że już świetnie nam to idzie, bardzo dobrze się bawimy w ogóle w naszym klubie. Organizujemy często różnego rodzaju właśnie inicjatywy takie, które podnoszą poziom sprawności i ruchowej, intelektualnej. I tym razem nasi seniorzy powiedzieli, a czemu nie salsa, nauczmy się jeszcze czegoś robić lepiej. No i dlatego tutaj stąd ta inicjatywa, która właśnie wyszła z naszego klubu, a my jako Dom Kultury troszeczkę pomogliśmy, daliśmy wsparcie takie merytoryczne, żeby tutaj to, żeby mogło się odbyć, żebyśmy to napisali. No i jesteśmy, i wygraliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni, dziękujemy. W ubiegłą sobotę w sali widowiskowej SCK odbył się 21. powiatowy koncert pieśni maryjnych i kościelnych. Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów. Na scenie zagościł m.in. chór Uniwersytetu III wieku działający przy SCK. Matko, Matko, bądź z nami. Oraz męski chór imienia Serca Jezusowego przy parafii pod wezwaniem świętego Mateusza. Sankta. Wśród zaproszonych gości obecny był zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych Maciej Kalinowski. Organizatorem koncertu był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Starogard Gdański. Andrzej Grubba, najwybitniejszy zawodnik w historii polskiego tenisa stołowego. 3-krotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata i Europy oraz 26-krotny mistrz Polski. Swoją karierę rozpoczął w Starogardzie Gdańskim. Wczoraj skończyłby 66 lat. Kwiaty pod upamiętniającym go pomnikiem złożyli jego mama Ludomira Grubba, dyrektor OSIR Marzena Klein, prezydent miasta Janusz Stankowiak, jego zastępca do spraw techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błęcki oraz radny Rady Miasta Andrzej Grabowski.
Już w tą sobotę w godzinach 14-18 w Parku Nowe Oblicze odbędzie się rodzinny piknik charytatywny na rzecz Laury, małej starogardzianki chorej na białaczkę. Więcej o akcji dyrektor integracyjno-językowego przedszkola Montessori House Ewa Grenda. Dzień dobry Państwu. Serdecznie zapraszamy na piknik organizowany przez przedszkole integracyjno-językowe w Starogardzie Gdańskim Montessori House. Piknik dedykowany jest naszej podopiecznej Laurze Kluge, która w grudniu zachorowała niestety na bardzo ciężką chorobę białaczkę. Cała rodzina zmaga się z tą chorobą i walczy. My wraz z rodzicami, wraz z dziećmi, z całym przedszkolnym otoczeniem zaproponowaliśmy i zorganizowaliśmy ten piknik. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Piknik ma wiele celów. Oprócz pomocy Laurze jest to także piknik integracyjny. Chcemy, żebyście Państwo na przestrzeni rodzic, dziecko, dziadkowie świetnie się bawili, skorzystali z atrakcji, które przygotowaliśmy. Nasz piknik integracyjny wsparł prezydent miasta Starogard Gdański, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pozyskaliśmy sporo sponsorów. Także ludzie w Starogardzie mają wielkie serca, dziękujemy bardzo. Oprócz naszych rodziców współpracujemy bardzo mocno z OSIR-em. OSIR jest tutaj naszym współorganizatorem uroczystości i tak naprawdę całe przedsięwzięcie całe możliwe do zrealizowania dzięki pomocy wielu ludzi o wielkim, otwartym sercu. Aha. Jestem babcią Zojki, przedszkolaka, który chodzi do tutejszego przedszkola. I dzisiaj przyszłam z gościną, przeczytałam dzieciom bajkę o niedźwiedziu i o jeżu, o myszce z kolekcji Niezwykłe zwierzęta Ewy, onkodekalog emocji. To jest zestaw baśni, który był wydany przez Fundację Zostaw swój ślad Pauli Rettinger-Wietoszko. Książka zaistniała w zeszłym roku. Jest rozdawana na oddziałach onkologicznych w całej Polsce za darmo do pracy rodziców z dziećmi, lekarzy z dziećmi i psychologów z dziećmi. Tam, gdzie jest chore dziecko, choruje cała rodzina. Ważne, żeby o emocjach mówić, żeby je poznawać, żeby sobie przybliżać temat. I dzisiaj rozmawialiśmy o smutku i radości i wszystkie dzieci już wiedzą, że i smutek i radość przychodzą tylko na chwilę. Właśnie tak. Dziękuję pięknie. Zapraszamy na występ dla Laury, naszej koleżanki z przedszkola, która zachorowała na białaczkę. Zapraszamy na piknik. Zapraszamy na piknik! Miejska Biblioteka Publiczna imienia księdza Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza na spotkania autorskie z Grażyną Mączkowską, autorką 5 ciekawych książek. Spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 17. Wstęp wolny. 18 maja starogardzianie oraz goście, którzy zdecydują się odwiedzić nasze miasto, będą mieli nieograniczony wstęp do muzeum i innych instytucji kulturalnych. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów. W tym roku zapraszamy do Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogardzkiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czekać będą na Was wspaniałe spektakle, warsztaty, gry planszowe, pokazy filmowe, wystawy i atrakcje sportowe. Akcja Postaw na Sport już 19 maja. Czasu na zapisy coraz mniej, a uczestników na listach startowych przybywa. W programie biegowym aż 21 kategorii wiekowych, od biegu malucha z rodzicem po biegi dla młodzieży. Na miejscu ogrom atrakcji, wpisowe 5 zł. Już 19 maja zapraszamy wszystkich miłośników biegania na Postaw na Sport z AMS w ramach Pucharu Bałtyku. Przygotowaliśmy dla Państwa aż 21 kategorii od rocznika 2024 do 18 roku życia. Poza biegami będą też atrakcje dla dzieci, strefa rekreacyjna, tor przeszkód, paintball laserowy i wiele innych atrakcji. A dla każdego uczestnika przygotowaliśmy medal okolicznościowy, a dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach puchar. Zapisy odbywają się poprzez stronę elektroniczne-zapisy.pl do 16 maja. Zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu.
Niestety w sobotę 11 maja SKS Full Impact Starogardański przegrał trzecią rozgrywkę półfinału w play-off z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych wynikiem 97-92, tracąc tym samym szansę gry w finale. Rywalem naszej drużyny w walce o trzecie miejsce będzie przegrany piątego decydującego meczu między GKS-em Tychy a Astorią Bydgoszcz. Rywalizacja o brąz będzie miała charakter dwumeczu, a zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie zdobytych punktów. Niestety po 7 latach rozgrywek klub piłkarski Starogardański żegna się z trzecią ligą. 11 maja, gdy Lechia Gdańsk świętowała swój awans do Ekstraklasy, KP Starogard przegrał z Gdynią Gdańsk wynikiem 3-1. Bramkę dla KPS-u zdobył Konrad Kleinschmidt. Nasi piłkarze będą grać dla Starogardu z honorem do końca sezonu. Przed nimi jeszcze 5 meczów, pierwszy już dziś na wyjeździe z drużyną Notyć Czarnków, a kolejny w sobotę 18 maja na naszej murawie z drużyną Gostrit Luzino. W minioną sobotę w Ośrodku Sportu i Rekreacji zakończył się turniej tenisa ziemnego zorganizowany z okazji nowego rozpoczęcia sezonu. Spośród 13 zawodników i zawodniczek najlepszy okazał się Piotr Zarzycki. Kolejne miejsca zajęli Hubert Fischer i Filip Laskowski. Gratulujemy! W niedzielę 12 maja 21 zawodników Biofit Bonus Karate Team wzięło udział w Pomerania Cup Karate Rumia, w którym brało udział 330 zawodników z 4 krajów. Nasi karatecy zdobyli 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy, zajmując tym samym 5 miejsce w klasyfikacji medalowej spośród wszystkich 26 klubów. W minioną sobotę 3 zawodników KS Beniaminek 03 Probe Starogardański brało udział w Pucharze DFN, ogólnopolskim turnieju kickboxingu w Suszu. Wszyscy zawodnicy w składzie Daniel Chniatiuk, Adrian Piotrowski i Aleks Grabowski wrócili do Starogardu z medalami, zdobywając 2 złota i 1 brąz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.